Przesłuchanie Artura Szymańskiego, Invictus BJJ Leszno, główny trener filii leszczyńskiej. Artur, no dzisiaj już kończysz obóz z racji na obowiązki zawodowe. Uczestniczyłeś praktycznie od początku. Powiedz, jak do tej pory, jak widzi się tak naprawdę takie spotkania raz do roku? O, kolejna edycja obozu, można powiedzieć, że jest bardzo udana. Z roku na rok się coraz bardziej rozwijamy. Tutaj trzeba także odznaczyć bardzo dużą pracę zarówno naszego trenera Maxa Wiśniewskiego, jak i całej ekipy z Invictus BJJ Oborniki Śląskie, bo to chłopacy jakby byli odpowiedzialni za przygotowanie bazy tutaj treningowej dla naszych zawodników. Moim zdaniem jest to najlepszy obóz, jaki mieliśmy do tej pory. Bardzo fajnie to wszystko wyszło i myślę, że jeżeli będziemy szli tym torem, to jak najbardziej będziemy się jeszcze mocniej rozwijać, jeszcze więcej osób będzie przyjeżdżało do nas i uczęszczało tutaj na nasze zajęcia. Słuchaj, nie zabrakło promocji też dla Twoich zawodników. No widać, że jednak gdzieś ta ciężka praca na sali popłaca się. No tak, no ludzie pracują bardzo ciężko, zarówno na belki, jak i na wyższe pasy. Niejednokrotnie to się odbywa kosztem bardzo dużych wyrzeczeń. Mam tu na myśli rodzinę, dzieciaki, także na przykład, nie wiem, no też i zdrowie, bo niektórzy naprawdę, kurczę, kawał zdrowia zostawiają na macie. I generalnie, no nie byłoby fajnym, jeżeli byśmy na przykład nie doceniali tej roboty, nie? No, rola trenera jest taka i instruktorów jest taka, że po prostu my musimy jakby cały czas trzymać rękę na pulsie i zwracać uwagę na rozwój naszych podopiecznych. Nie? Oczywiście też musimy ich jakby zachęcać do tego, żeby się rozwijali, nie? Więc to jest jakby korzyść zarówno jakby dla nich, ale też no i dla nas, no bo w tym momencie rośnie nam jakby prestiż, tak? No, zawodnicy się rozwijają, nie stoją w miejscu, no i rozwija się też cały Invictus. No właśnie, a propos Invictus, spora frekwencja w tym roku, blisko 40 osób codziennie trenujących, bardzo kolorowo przede wszystkim na tej macie. Powiedz, czujesz, że ten poziom gdzieś się podniósł w porównaniu do poprzednich edycji obozu, że ci zawodnicy są coraz lepsi? No tak, no z roku na rok poziom sportowy w naszym klubie wzrasta, nikt nie stoi w miejscu, każdy chce się rozwijać, zresztą to widać także po wynikach, które my robimy, no bo to nie jest tak, że wykonujemy tylko pracę jakby na sali, tak, i generalnie z tym się zatrzymujemy. No idziemy też do przodu, idziemy z tym w Polskę, w Europę, no i można powiedzieć, że tak faktycznie no, bardzo dużo medali jest zrobione z roku na rok, coraz więcej. No i też bardzo dużo medali robimy za granicą, nie? Co też dobrze świadczy o nas po prostu, no bo chcemy jakby się pokazywać i promować też i nas, i markę w szerszym środowisku. Nie chodzi tylko o Polskę, ale także tutaj na odegranie jakieś, być może, jeżeli to się uda, większej roli na kontynencie.